Cóż, jak się mówi, widzowie, wolnie pochopnie wziął tą sprawę. Wołunio może źle podszedł do tego tematu, zbytnio pochopnie, ale Wołunio pochopnie wziął tą sprawę, zbyt pochopnie, nie wiem dlaczego. No, pochopnie podszedł do tego tematu, a ty pochopnie, Wołunio, podszedłeś to zbyt pochopnie. Ale Wołunio pochopnie podszedł do tego tematu, zbyt pochopnie. Wołunio pochopnie podszedł do tego typu, to zbyt pochopnie tego typu. Wołunio pochopnie wziął tą sprawę tego typu. Podszedł do tego tematu pochopnie, zbyt pochopnie. Pochopnie podszedł do tego tematu, bo ja do tego tematu nie podszedłem pochopnie. Wołunio podszedł do tego tematu pochopnie. A Wołunio za bardzo podszedł do tego tematu zbyt pochopnie. Wołunio zbyt podszedł do tego tematu w chuj pochopnie. Wołunio podszedł do tematu zbyt pochopnie. No bo wstyd mu, że pochopnie do tego tematu podszedł, widzowie. Zbyt pochopnie, bo ja do tego tematu nie podszedłem pochopnie tego typu, ale pochopnie, nie wiem, kogoś posłuchał, ale pochopnie do tego tematu podszedłem w sprawie Badiego. A Wołunio, no pochopnie na to podszedł do tego tematu, zaraz zlać to. Podszedł pochopnie, tam niektórzy są skrofisany. Proste. A Wołunio, tak mówię, a Wołunio podszedł do tego tematu zbyt pochopnie. Tego, bo zbyt pochopnie, no bo wiecie, byłoby. Ale sam body sobie strzelił w kolano. Sobobula, sobobuła. Mówić wizowe. Żal, że taką sprawę pochopną wzięli. Przypomnę, Wołunio, słuchaj. Podszedłem do tego tematu pochopnie. Pochopnie do tego tematu podszedłeś. Nie wiem. Wy podeszliście Wołunio do tego tematu zbyt pochopnie. Prych jesteś starszy ode mnie, a pochopnie temat bierzesz, a później będziesz żałował. Czyli ikona internetu, czyli ja i kowa, nas tam nie ma. A nie pochopnie brać to wszystko na temacie. Wołunio trochę zbyt podszedł do tego tematu pochopnie, ale...